Parę odcinków temu prosiłem was o nadanie nazwy mojemu Argentavisowi i bardzo spodobała mi się nazwa Bombel i będzie to biały Argentavis, także proszę bardzo, jest tutaj, jak widzicie, Articuno, Zapdos oraz Moltres także się pojawiły w bazie, ponieważ powoli, ale to naprawdę powoli, zaczynam ogarniać mutacje. Na czym polegają, jak się to je, o co z tym chodzi, naprawdę temat jest bardziej skomplikowany niż myślałem, plus w dodatku w Ark Survival Ascendant zostało to troszeczkę zmienione, więc liczę na to, że prędzej czy później uda mi się właśnie ogarnąć, na czym polegają te mutacje i pomyślałem, że skorzystam właśnie z tych Argentavisów, które tutaj mamy, ale musimy niestety znaleźć samca na jakimś wysokim poziomie, który będzie służył jako podstawa, bo na razie podstawowym jest mój Bombel, ale Bombel ma dużo poziomów wbitych i na przykład te trzy Argentavisy, które tutaj widzicie, one nie mogą mieć rozdanych żadnych punktów, co było dla mnie nowością, ale nie jest nowością dla mnie to, że zostawicie lajka pod tym filmem, bo oczywiście podoba wam się ta seria i lubicie oglądać ją u mnie, przynajmniej mam taką nadzieję. Także zachęcam serdecznie do zostawienia i tutaj muszę zostawić to jajko, po prostu. Już tłumaczę, jest tu hot, bardzo dobrze, że jest tu hot, ponieważ nie chcę już mieszać, jeżeli chodzi o jajka i ptasznik oraz sowa przed chwilą się rozmnażali, dosłownie przed chwilą i złożyli jajko, a my tego nie chcemy. Nie, bo ten gościu ma zbierać jajka, zobaczymy, czy jakieś jajko ma. Tak, o jak widzicie, jest Moltres oraz mój Argentavis, który jeszcze przed chwilą nie miał nazwy, właśnie złożyli pierwsze jajko i szukamy mutacji. W sumie nawet już mam jedną mutację, czekajcie, zobaczę, który to dinek ma. Jak widzicie, trzy kolejne jajka już są gotowe. A, i pojawiła się Bronhilda, czyli brontozaur. Jest potrzebny do zbierania górek, jest to bardzo jakby przyjemne. Bierzesz sobie tak, cyk, machniesz ogonem w jedną stronę, machniesz ogonem w drugą stronę i już masz 300 narkobery. Czy to nie jest piękne? Oczywiście, że jest piękne. Także oczywiście on został oswojony w ten sposób, który oswajaliśmy razem z Admirosem oraz Hogatem, tylko że tamten Bronto, którego oswajaliśmy, no niestety został zabity, dlatego pomyślałem, że po prostu jeszcze raz go oswoję i miałem zacząć robić tutaj narkobery i w ogóle widzowie na streamie pokazali mi fajny sposób, jak szybko ogarnąć i zrobić zatrute mięso, wystarczy, że sobie weźmiemy stak mięsa, ja nie miałem o tym pojęcia, przyznam szczerze, kompletnie z tego nie korzystałem, siadamy sobie na kibelku, klikamy i klikamy, żeby się defekować. I uwaga, magia się dzieje i mamy mięso gotowe. Ludzie wgrywają jakieś mody na psucie mięsa, bo widziałem takie mody, sobie coś tam obserwuję. Także jak widzicie, naprawdę bardzo dużo narkobery mamy. I dzisiaj będziemy chcieli oswoić Deinozucha na 140 poziomie. Nie mam pojęcia, czy on tam nadal jest. Liczę na to, że po prostu na spokojnie sobie czeka na mnie i nie okaże się, że został zabity. Plus chciałbym znaleźć alfę giganotozaura. Ja wiem, giganotozaur sam w sobie jest mega rzadki i jest jeszcze minimalna szansa, że pojawi się alfa giganotozaur, którego o dziwo można oswoić. Nie wiem, czy będę to robił, czy możliwe, że to wyłączę, ale na razie jest taka opcja, żeby po prostu to zrobić i chwila. Ammo, chwila, którą ja amunicję muszę zrobić? To nie jest Advanced Rifle, chyba to jest to, albo ja to robię tutaj, Rifle? Nie, dobra, już wiem, gdzie to robię. Robię chyba tą amunicję właśnie do strzałek usypiających i tak dalej. W tym miejscu, zaraz zobaczymy. Tak, to jest ta amunicja. I co tutaj potrzebuję? Gunpowdera i tak naprawdę metalu. Pojawił się Ankelo. Nie wiem, czy Ankelo widzieliście, czy też nie. Możliwe, że już widzieliście Ankelo, ale został przetestowany. Pięknie działa, pięknie zbiera metal. No to są takie użyteczne dinozaury, których raczej... Jeżeli tego nie zobaczycie, jak je oswajam, to nic kompletnie się nie stanie. Wolę już pokazywać te takie, wydaje mi się, że ciekawsze rzeczy, jak na przykład Deinozuch, nie? No bo Deinozucha nie ma w podstawowej wersji gry, trzeba go tam dodać. Weźmy rifle, cyk, ile tej amunicji? 33 i to jest razy 2, plus jeszcze tranki sobie zrobimy. W sumie to też mogę sobie naprawić przy okazji. No, powinno mi starczyć. I jeszcze odnośnie tej ryniognaty, czyli tego ogromnego, zmutowanego komara ważki, czy jakkolwiek byśmy tego nie chcieli nazywać, no to nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale na bagnach pojawiła się samica chyba na 140 poziomie, albo 120, tylko że najpierw musimy i tak znaleźć samca, więc fajnie, że ona tam jest, raczej nie powinna zostać zabita, ale gdzieś musi być samiec i zdałem sobie sprawę, dlaczego jak z Admirosem oswojałem Megalodona, to widziałem po prostu, znaczy nic nie widziałem, bo było wszystko bardzo, bardzo niebieskie. Okazuje się, że jest to powiązane z komendami, które pokazałem wam właśnie w opisie tego filmu, patrzcie. Teraz jest taka woda, a jeżeli sobie wpiszemy R, volumetric fog 0,
to zobaczcie, od razu mamy taką wodę. Ta komenda oczywiście poprawia troszkę optymalizację i sprawia jednocześnie, że woda, przynajmniej dla mnie, w ogóle przestaje być straszna. Więc ja będę grał z tą komendą, nawet jak widzicie, jest włączona chmura i mam nadzieję, że ten film będzie utrzymywał 60 fpsów i tutaj nie będzie żadnych problemów, także Air Volumetric Fog, włączamy sobie jedynkę. W opisie także znajdziecie masę innych komend, które możecie wpisać, dzięki czemu Ark powinien wam działać troszkę lepiej. A dlaczego mam te chmury? Ponieważ okazało się, poczekajcie, no właśnie, bo to jest ten mały śmieć, już zużyję, no, o, jojku, ale skąd ty, ukradł mi mięso, co za gość, a on ma 150 poziom. To jest chyba pierwszy dino, którego widzę na 150 poziomie, ale wracając do chmur. Okazało się, że jak pada deszcz, to kompletnie klimat i cała atmosfera na mapie się zmienia. I ja nie miałem o tym pojęcia, no bo miałem te chmury wyłączone, bo mówię, o, gra wygląda lepiej, działa lepiej. No, działa lepiej to na pewno, bo tak zyskuje ze 100 FPS-ów. W ogóle przed chwilą u mnie to wyglądało tak, jakby ten gość, który tam sobie stoi, skoczył do góry. Nie, może mam już jakieś zwidy, może już za dużo gram tego Arka, nie mam zielonego pojęcia. No, ale jak będzie deszcz, to z przyjemnością wam pokażę, jak to wygląda i pokażę wam, dlaczego właśnie mam włączone te chmury, bo naprawdę tak się zmienia klimat gierki. A, i na wulkanie zrespiły się dwa giganotozaury. Jeden jest na, powiedziałbym, chyba 90 poziomie, coś takiego, drugi jest chyba na 10 poziomie, ale resują się tam dinozaury, tylko trzeba, jakby ja musiałem wylatywać z jednej strefy do drugiej, żeby się cokolwiek zrespiło. Dziwne są te błędy, na razie w tym arku i mamy kolejne jajko, witam serdecznie, pyk, także weźmy sobie, przyda się to na kibl. A ja już wiem, ja chciałem stworzyć lepszego, tego, właśnie to jedzonko na deinozucha, żeby go oswoić. I z tego co wiem, to jedzonko to jest, czekajcie, czekajcie, to jest to? Superior chyba. Sap, nie mam sap. Pytanie, czy w ogóle uda mi się to zrobić. I tak patrzę, czego potrzebuję. Cytryny właśnie zasadziłem, Prime Meat Jerky właśnie się robi, pożywice właśnie za chwilę polecimy, wodę mam, fiber mam, rzadkie grzyby mam, sprawdziłem właśnie też jajko i okazuje się, że jajka argentowisów idealnie sobie radzą z tym. I wiadomo, może być tak, że na przykład ten kibl nie zadziała, albo kible. Albo kibble, nie mam pojęcia, jak to się wymawia, serio. W ogóle, żeby stworzyć suszone mięso, okazuje się, przed chwilą sprawdziłem, że potrzebujemy właśnie spark powder, potrzebujemy oleju i potrzebujemy ugotowanego prime meata. A miałem przygotowane, no bo jak rosły te trzy argentawisy, no to one mają różne zachcianki, że tak powiem. I miałem jeszcze pokazać jedną rzecz, że któryś z nich ma mutację pod kolor, random mutation, nie, ten akurat nie ma. Możliwe, że się go pozbyłem, no bo niestety muszę przyznać, że parę tych argentawisów straciło tutaj życie, no bo nie potrzebuje po prostu aż tylu samic. Nie, przepraszam, nie potrzebuje aż tylu samców. O, widzicie? Jest pierwsza mutacja. To jest chyba na kolor, więc raczej to nic nie zmienia, ale chcę się powoli, powoli z tym tematem też zaznajomić. Także polecimy sobie na... No właśnie, z jednej strony chciałbym polecieć na bąblu, ale boję się, że go stracę po raz kolejny. Ale chyba to zrobimy, no. Nie wiem też, czy będę mógł tak po prostu sobie tą żywicę ogarnąć, czy będą z tym problemy. O, a, dobra, tu jest to jajko. Chciałem powiedzieć, o, kolejne jajko. Ale nie, to jajko niestety jest spisane na straty. Także rozpoczynamy naszą wędrówkę. Czy mam, tak, mam to, Trisaptap. Tylko jeżeli dobrze pamiętam, to na fiordurze, gdy próbowałem właśnie zdobyć tą żywicę, to musiałem zrobić jakąś taką platformę. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie to trochę inaczej działało. Plus nie będzie kotów, które, wiadomo, tam się gdzieś czają. W ogóle wziąłem ze sobą bardzo dużo jedzenia. Też mi to się nie podoba. I zobaczcie, są minus 3 stopnie. To nadal jest zbugowane, że ta temperatura zmienia... O, tutaj już jest 14 stopni. Czemu tak to działa? Nie mam pojęcia, ale no fajnie, gdyby coś w końcu z tym zrobili. Piękny raptor. Female Raptor 20 poziom, okej, okay, tutaj też mamy, o, to jest Alpha Raptor, 55 poziom. Także wiecie co, mała przerwa w postaci zabicia właśnie tego Alpha Raptora, czemu nie? A może przypadkiem dostanę to, co chcę, czyli jakiś fajny kill-off. Na pewno łuk jest lepszy, ale w sumie ja łuku nie potrzebuję. Skóra, no tutaj mamy jakieś pazury Alpha, Dobra, myślałem, że będzie coś lepszego. Możemy lecieć dalej, może jakiś zrzut po drodze ogarniemy, na przykład jakiś żółty, to też by było spoko. W ogóle miałem też dzisiaj zrobić odcinek po prostu z szukania zrzutów, o czym mówiłem w ostatnim filmie, ale no z drugiej strony, no kurde, fajnie by było tego deinozucha oswoić, nie? I użyć czegoś, co do czego się też przygotowywałem. A, i ten na 140 poziomie, ten właśnie robal, o którym wam mówiłem, on powinien być dosłownie przede mną.
Mam nadzieję, że uda mi się go pokazać. On był gdzieś tutaj, jeżeli dobrze kojarzę. Czekajcie, muszę sobie rzucić okiem. Albo był bardziej stamtąd. Tak, on był z tamtej strony. O, jak widzicie, jest po lewej stronie i właśnie w coś sobie strzela. Ja wiadomo, nie zbliżam się do tego i z bardzo, bardzo dalekiej odległości obserwuję. Ale chciałem wam pokazać poziom, tylko nie wiem, czy będzie można. O, jest, 120 poziom female, także musimy jeszcze gdzieś tam samca znaleźć. Ja sobie, pozwólcie, że przelecę troszeczkę wyżej. I zdaję sobie z tego sprawę, że jak walczyłem z tym po raz pierwszy, w sumie nie wiem, czy można to nazywać walką, ale jak zostałem za to przez to po raz pierwszy, no to popełniłem błąd, ponieważ gdy ten mój argentawis spadał, gdy był oczywiście tam sklejony tam dziwną substancją, no to ja powinienem szybko kliknąć E i w ten sposób bym uniknął śmierci właśnie tego mojego pierwszego argentawisa. No ale wiecie, to była panika, nie wiedziałem, że to mnie w ogóle zaatakuje i jakoś to wyszło. Jesteśmy już na Redwoodzie, tylko szukam takiego w miarę bezpiecznego miejsca, żebym po pierwsze, żeby nic mnie nie zaatakowało, czyli ta Rionio Gnata. Pewnie trochę minie, zanim nauczę się dobrze wymawiać tę nazwę. I też nie chciałbym, żeby tutaj wyskoczył żaden kot, więc może jeszcze polecę sobie trochę dalej, na sam kraniec właśnie tego biomu, bo będzie po prostu mi trochę łatwiej. I chciałem powiedzieć, że przy okazji sobie otworzymy zrzut, ale no właśnie, mamy drugiego osobnika. Tym razem jest to mail na 10 poziomie, także teoretycznie mamy wszystko to, co jest potrzebne, ale i tak się tego boję, po prostu. Fajnie jakby, nie wiem z czym walczy, to jest Paracer? Chyba tak to się nazywało? Żeby po prostu pokonali tą ważkę. O, widzicie jak on strzela tą dziwną substancją? No, dobra, muszę, jeszcze przelecę sobie dalej i na spokojnie wejdziemy sobie tutaj do tego Redwooda, na którejś z tych pobliskich drzewek. Może przy okazji zostanie on tam pokonany, chociaż mówię, gdybym miał broń, może ten karabin, to bym jakoś na dystans spróbował to zrobić. I właśnie sobie zdałem sprawę, że w tym miejscu mnie jeszcze nie było, bo ta mapa, ta część mapy nie jest jeszcze przeze mnie odkryta. Oj, 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 oj. I mam bardzo mało staminy. Także trzeba wylądować gdzieś tutaj. Liczę na to, że nic się nie zrespi. Jakieś widzę, że węże. Po lewej stronie raczej jest spokój. No i tutaj mamy Redwooda. Czy ja właśnie znalazłem kolejną alfę? Tak, na 15 poziomie. Nie wiem, alf raptorów to jest po prostu tutaj bardzo dużo. I wydaje mi się, że wystarczy to jedno jakieś tam pobliskie drzewko. Takie duże, żebyśmy sobie to wbili. Bardzo możliwe, że będę musiał zbudować albo jakąś drabinę, albo jakieś fundamenty, żeby to zrobić. Myślałem też nad po prostu platformą, taką zwykłą. Platform... A nie, to przepraszam, w engramach sobie sprawdzałem. Ale jak zobaczyłem, ile surowców jest tutaj na to potrzebne. Czyli pasty 600, a tyle na pewno nie mamy. Więc odpuściłem. Spróbujmy to zrobić tak, jak jest. Czy jest jakiś kot na drzewie? Właśnie, żeby na mnie nie skoczył. Ale wygląda na to, że tutaj jest cisza i spokój. Nie wiem, Redwood to jest jeden z najpiękniejszych biomów, ale jednocześnie według mnie najstraszniejszych, no bo tam, wiecie, się czają po prostu te potworki. I czekajcie, gdzie ja mam to wbić? A, tutaj mam to wbić. Okej. Tylko, no trzeba będzie się jakoś dobudować do tego, chyba że mogę to otworzyć, albo wylądować na tym? Nie, dobra, to by było zbyt piękne. Ale okej, niech się to tam produkuje. Ja wybuduję tutaj jakąś platformę, albo jakiś inny sposób znajdę, żeby zebrać ten surowiec i wracamy do bazy. I mówi się, że jeżeli coś jest głupie, a działa, to tak naprawdę nie jest głupie, więc proszę bardzo, to jest struktura, którą tutaj wybudowałem. Ta drabinka była kompletnie bezużyteczna, ale na początku chciałem po prostu tutaj sobie wejść. Później zdałem sobie sprawę, że mogę zrobić filar i na tym postawić trochę dachu i tutaj, jeżeli sobie kucnę, no to mam dostęp właśnie do tego. Cyk, zebrałem już cały ten surowiec. Niech sobie tutaj będzie, a my wracamy do bazy i trzeba zrobić to pierwsze jedzonko, oswoić jeszcze dinozucha. No i pytanie w ogóle, czy on, po pierwsze, czy on tam jest? Po drugie, czy na przykład torpor będzie mu bardzo, bardzo szybko spadał? Tak naprawdę jest wiele niewiadomych. Zrzutu raczej tutaj już nie powinno być. Tak, zrzut już zniknął. A tamten, kurde, nadal gościu. Zobacz na to, co się z nim dzieje. Jakieś porąbane rzeczy i oczywiście wszystko standardowo atakuje, co jest wokół. Ale dobra, wracamy do domu. No i cytryny są już gotowe do zbioru, także mamy 15. Nie wiem, czy one jakoś tak bardzo szybko zgniją. A, 4 minuty, no to tak czy siak będę musiał jeszcze wsadzić na chwilę do lodówki, ponieważ okazało się, że musimy poczekać za jedną rzeczą. Prime Meat Jerky robi się bardzo, 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 bardzo wolno. Nie sądziłem, że tyle będzie trzeba na to czekać, ale chyba wszystkie rzeczy pozostałe mamy już
z głowy, Superior Cable, tak, raczej jest wszystko gotowe. Jeżeli chodzi o narkotyki, no to mamy ich bardzo dużo, to może przy okazji, jak wiecie, i tak czekam jeszcze za jednym składnikiem, no to sobie coś tam po farmie, może jakiś po metal polecę. O, Bronto złożył jajko, bardzo dobrze, dziękuję ci, Bronto, znaczy przepraszam, Bronhilda, za złożenie tutaj jajka, na pewno to jajko nie pójdzie na marne i no za chwilę trzeba będzie iść oswajać tego deinozucha. Tylko czekajcie, ile ja mam w ogóle strzałków sapiących? 83? Ej, trochę mało, byłem przekonany, że trochę więcej tego będzie. Dobra, może jeszcze coś tutaj dorobię, no bo muszę jeszcze, nie wiem, z 10 minut poczekać. Jeszcze zrobiłem taką bardzo, bardzo oczywistą rzecz, którą powinniśmy mieć już, no, dość dawno temu, czyli normalną lodówkę, bo co do tej pory używaliśmy, to był po prostu żart. Jakoś, nie wiem, nie było po drodze, żeby to zrobić, ale właśnie i tak czekam w sumie jeszcze, o, no i 6 godzin, no i... Takie coś to ja rozumiem, bo ta cytryna, zauważyłem, że tam za 40 minut by zgniła, a nie mam pojęcia ile... O kurde, nie, przerwałem crafting! Nie, przerwałem cały ten crafting na to! Kurde! No i co, za błędy się płaci, więc poczekałem jeszcze raz i już jesteśmy przy samej końcówce, jeżeli chodzi o ten Prime Meat Jerky i z tego co rozumiem, wypadnie jeden, a i ten czas, który poświęciłem na czekanie, to nie jest tak, że kompletnie nic nie zrobiłem, ponieważ okazało się, że deinozucha oswaja się pasywnie, więc te wszystkie strzałki, które zrobiłem, są bezużyteczne, przynajmniej na to oswajanie i bardzo możliwe, że nie uda mi się też tego zrobić, ponieważ żeby stworzyć cały taki strój, właśnie to potrzebuje organicznego polimeru, który jest z pingwinów, które są na drugim krańcu mapy, którego jeszcze nie zwiedziliśmy, ponieważ czekam na Admirosa i Hogatego, żebyśmy razem to zwiedzili, więc mam dwie części. Więc od razu też wolę powiedzieć, że bardzo możliwe, że tutaj coś się złego wydarzy i naprawdę czekałem tyle, żeby tylko utworzyć jedno takie jedzonko. Oj, mam nadzieję, że uda się go oswoić jednym, chociaż no szansa. Powiem tak, tu tyle rzeczy może pójść nie tak, że jeżeli to siądzie, to naprawdę będę bardzo, bardzo zdziwiony, bo jestem prawie przekonany, że no, coś się wydarzy i albo umrę od tego deinozucha, albo ten jeden, właśnie to jedno jedzonko, które za chwilę zrobimy, też nie starczy. Sekunda, jajko już mam, potrzebuję jeszcze tych rzadkich grzybów. W ogóle z tymi grzybami to jest plus, że mamy je tak bardzo blisko. I chyba zostało mi jeszcze, zaraz zobaczymy, ostatnia rzecz. A, czyli tylko włókno, a ja nie mam włókna? Okej, nie mam, bo tak długo tutaj czekałem, że zamiast iść w sumie pozbierać surowce, to zacząłem sobie porządkować skrzynki i wiecie, jakieś takie, powiedzmy, nudniejsze rzeczy robiłem. Dobra, także wrzucamy to i uwaga, czy to automatycznie disable autocraft, to na pewno muszę wyłączyć i tworzymy. O kurde, długo się to będzie tworzyło. Ale mamy to, ej, w ogóle mam nadzieję, że też to nie zgnije od razu i będę mógł nas spokojnie nakarmić. To jest pierwszy chyba kibl, który robię w normalnej wersji Arka, bo pamiętam, że jak grałem na Primal Fearze, w ogóle taka ciekawostka, że już powstał mod inspirowany Primal Fearem, więc bardzo możliwe, że zrobimy powrót po tej serii, chociaż mam tyle rzeczy zaplanowanych właśnie w tej grze, że trochę to czasu minie. Dobra, weźmy, wyłączmy ogień, schowajmy te rzeczy, których tutaj nie ma i co, lecimy. Mam też Prime Meata, znaczy chcę w sumie Prime Meata po drodze sobie ogarnąć. Sorry, to jest trochę chaos tutaj z tym wszystkim, ale no, okazało się, że w kompletnie inny sposób trzeba go oswoić. Weźmiemy sobie, czekaj, czy pojawiły się jakieś jajka? Bardzo możliwe, bo trochę czekałem i o, jak widzicie, mamy dwa jajka, także niech one sobie tutaj będą i weźmy sobie tu bąbel. Zostałeś wybrany, żeby tutaj iść, masz pierwszy, w sumie masz jeden poziom do ogarnięcia. Po drodze idziemy po Prime Meata, tak jak mówiłem, i próbujemy oswoić deinozucha. No i jesteśmy na miejscu, teraz musimy zobaczyć, czy on w ogóle gdzieś tutaj jest, jakieś widzę, że drzewa są przewracane, ale no nie widzę deinozucha, więc nie chcę, żeby się okazało, że całe to moje przygotowanie poszło na marne. Tu jest coś, to jest chyba jakiś świniak, i albo jestem ślepy, albo tego deinozucha już tutaj nie ma. Czekajcie, czy to jest na pewno... Tak, to jest to miejsce, bo sobie zaznaczyłem. Nawet chyba w poprzednim filmie pokazywałem wam, że on tutaj jest i mówię, no oswoimy sobie go. Ale, no jakby to powiedzieć, jego mościa nie ma. W wodzie może gdzieś tutaj sobie pływa? Nie, no bo on by wszystko atakował, jeżeli dobrze, dobrze rozumiem. Kurde, ha, ha, ha. Dobra, wiecie co, ja sobie jeszcze tutaj polatam, chociaż to są bagna, czyli niezbyt lubiany przeze mnie biom, tylko ze względu na to jedno stworzenie, które mnie przeraża. Gdyby nie to, to pewnie coś... O, czekajcie, czy ja go widziałem?
Sarko, 35. No nie Sarko, ja chciałem Deinozucha. Czyli wygląda na to, że wszystko, to co tutaj było, poszło na marne. Kurde, no ale ten Deinozuch jest ogromny, nie? To nie jest tak, że go można gdzieś tam ominąć i gdzieś on po prostu, nie wiem, się zlał z teksturami. Nie, ja pamiętam, że nawet jeżeli on był zbagowany, to od razu go zobaczyłem z dużej odległości. No ale tak na chłopski rozum, co mogło go pokonać? No bo z jednej strony wiecie, ja rozumiem, że te dinozaury nie są jakoś wszechmocne, ale z drugiej strony, no on miał naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, więc byłem przekonany, że jest tutaj w miarę bezpieczny. Tak samo tą alfę znalazłem już jakiś czas temu i ona sobie na spokojnie czekała. Ten Deinozuch też dość dużo czekał i no zajrzałem do niego ze 2 albo 3 razy i do tej pory było wszystko git. Także, no cóż, pokażę wam chociaż te giganotozaury. Przepraszam, że tak to wyszło. No i wiadomo, nie było to specjalnie zaplanowane, że go nie oswoimy, tego Deinozucha. Ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Ja mam przygotowane to jedzonko, wrzucimy to pewnie do lodówki albo użyjemy do oswojenia czegoś innego. Zobaczymy. Ale mówię, chcę wam jeszcze pokazać te giganotozaury, ponieważ okazuje się, że właśnie po pierwsze one się respią tam na wulkanie, a po drugie, podobno one się respią zawsze w tym samym miejscu, co jest już trochę dziwne dla mnie i pokazuje to, że no są jakieś jeszcze błędy właśnie z tym spawnem dinozaurów. Jeszcze tak, wiecie, się rozglądam, może on gdzieś tutaj poszedł, bo tutaj gdzieś też była woda, no nie wiem, po jeszcze polatam tutaj i zobaczymy. No i w sumie całkiem ciekawa pogoda nam się tutaj zrobiła, bo mamy piękny zachód słońca, ale powiem wam, że granie w takiej pogodzie, albo na przykład 5-6 rano, no nie należy do najprzyjemniejszych. I przypomniała mi się kolejna rzecz, którą właśnie sobie na streamie sprawdzaliśmy, bo widzowie mi tam napisali, że Flotar, czy wiesz, że istnieje możliwość, żebyś zmieniał sobie czas po prostu za pomocą trybu fotograficznego. Tryb fotograficzny mamy tutaj, bierzemy sobie, cyk, sobie to odpalamy, tutaj mamy dużo różnych ciekawych opcji i no ja to na streamie sprawdzałem i mówię, kurde, no nie mam możliwości zmiany tego pory dnia. I okazuje się, że trzeba jakby włączyć sobie cheaty, takie, nie wiem, game moda byś sobie włączał w Minecrafcie i dopiero wtedy możesz sobie to przestawić. Także no, ja raczej z tego nie będę korzystał. Jedyny moment, gdy używam cheatów, do czego mogę się przyznać, to w momencie, gdy zapisuję serwer. Bo okazuje się, że jak się wychodzi z serwera i się wyłącza serwer, to tak naprawdę jest sofka, te pół godziny mniej więcej i no już wielokrotnie straciłem w ten sposób właśnie progres. Więc za każdym razem, jak po prostu już mam wyłączać grę, odpalam szybko właśnie tam tego admina, zapisuję serwer i w ten sposób przynajmniej wiem, że progres jest zapisany. Także mówię, nie będę zmieniał pory dnia, chociaż o tej 5-6, no to kurde, powiem wam, że bardzo by się chciało, bo wtedy mega, mega nieprzyjemnie to wygląda, ale jesteśmy na wulkanie i tutaj powinny być giganotozaury, nawet 2 sztuki, zaraz zobaczymy. Bo ja tutaj przecież ostatnio byłem i na pewno... W ogóle jak to pięknie wygląda teraz. No. Ej, ale gdzie są te giganoto? Jeden był na pewno tutaj, w tym miejscu, a drugi był gdzieś na tym zboczu. A może... A, dobra, jest. Jak widzicie, jest jeden. I ten ma 35 poziom, ale tu był jeszcze drugi, który miał 70, 80 albo 90. Któryś z tych? O, tutaj jest. Nawet go nie zauważyłem. Dobra, i który ty masz? O, on ma 70 poziom, więc są... Giganotozaury, czyli jednak coś się respi w tym wulkanie, w ogóle ten wulkan w nocy, no naprawdę fajnie wygląda. Tu mamy oczywiście tego chyba Tech Cave, to się nazywa. Halo Giganoto, czy ty w ogóle śpisz? Co się z tą dzieje, stary? Okej, okay. Szczerze, to było dziwne. Ojej, 659, ale zaatakował. Ała! Dobra, mocny jest. Jeszcze on nakłada jakieś krwawienie albo coś w tym stylu. No, więc giganoto się zrespiły. Jeżeli chodzi o Carchadontozaura, jejku, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem tą nazwę, to chyba on się respi na zimowej górze. Tylko jak sobie zobaczycie na mapę, to tamten zimowy teren jest po prostu odgrodzony, raczej niesprawdzany. Także co, ja wracam sobie do domu. Ten odcinek był naprawdę bardzo, bardzo długi. Szkoda, że finalnie nie udało się nic oswoić. I mam nadzieję, że mi to, tak jak mówiłem, wybaczycie. Czasami są takie dni, że się przygotowujesz na wszystko i okazuje się, że rzecz, którą chcesz oswoić, po prostu została zabita, zniszczona, nie wiem, zespełniła się, chociaż nie wydaje mi się, żeby to ostatnio to było. No ale co, ja wracam do domu, przynajmniej udało się zrobić jedzonko i trzeba będzie pomyśleć nad jakimś Rexem na 150 poziomie, no bo fajnie by było zająć się tymi mutacjami. I właśnie, dlaczego ja robię te w ogóle mutacje i dlaczego się tym zająłem? Ponieważ ktoś mi napisał, że nie pokonamy żadnego alfa bossa bez mutacji, jeżeli nie będziemy mieli dinozaurów z mutacją.
Więc to mnie zmotywowało, żeby w końcu ogarnąć tą całą mechanikę i zobaczyć, na czym to polega. Także zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Ja miło spędziłem czas, mam nadzieję, że wy też. I co? Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.